Cześć, z tej strony Wodzej, za niedługo jadę, no jeszcze nie za niedługo, ale za kilka godzin wybieram się znowu dalej komentować Majora, a przed tym jeszcze kilka moich betów, czyli pikem, kontynuację, no ten poprzedni wyszedł średnio, bo moja wiedza we Flipside Event mnie zgubiła, niektórzy krytykowali to, że rozważałem Liquid jako potencjalną drużynę, która mogłaby przejść, w sumie nie przeszłaby, gdyby nie 100 Thieves, no w każdym razie zamieszań było bardzo dużo i powiem szczerze tak, gdybym obstawił 0-3 Quantum Bellator, to byłoby spoko pod tym względem, że miałbym już naklejkę, a Quantum Bellator bardzo dużym szczęściem przeszło. Czyli w sumie w pewien sposób tam miałem rację mówiąc, że Avanger, Quantum i Flash to są trzy drużyny, które mogą zrobić 0-3. No i mnie po drodze zawiodło między innymi to, że właśnie trafiły na siebie. No Avangard myślę, że szkoda. Szkoda w sumie, że nie zrobiło tego 0-3, w sensie nie życzę im źle, ale to, że doszli aż do tego meczu prawie dwa razy, no to i tak daleko strasznie. I to, że wyeliminowali mi Flipside, to bolało podwójnie. Bolało podwójnie i też Face Clan, który przegrał z Vega Squadron, ja nie wiem co tam się działo tak naprawdę. W każdym razie, tym razem mam nadzieję, że moje bety już nie, że nie zawiodą. Tutaj jeszcze będą jakieś fuck-upy, to mi zaufajcie, na pewno będą jakieś fuck-upy. Natomiast jeżeli chodzi o drużyny, które zrobią 3-0, no to powiedzmy tak, są no, albo Astralis, albo SK Gaming, to są takie mądre, logiczne wybory. No bo z jednej strony w Astralis o tyle się boję, że tam zmieniły, jeżeli chodzi o snajperkę, były minimalne zmiany. Bo główny snajper nie czuje się na siłach, także tam między Device'em a Duprim będą jakieś wymiany pod tym względem, jeżeli dobrze kojarzę. I SK Gaming wydaje mi się być też bardziej wiarygodny, ale znowu potem dochodzimy do wniosku, że SK Gaming przecież nie trenowało podobno w tym składzie. Też nie wiadomo jak dużo rzeczy wiemy naprawdę. Także tutaj może do tego 3-0 pójdę dalej, a na razie drużyny, które powinny zrobić, które powinny przejść, tutaj standardowo stawiam na Virtus Pro, bo chociaż z drugiej strony pierwszy major bez Flipside, kto wie, czy nie pierwsze playoffy czy nie pierwszy major bez statusu legendy dla Virtus Pro, nie wiem, do tego dojdziemy. Tam Virtus Pro niech będzie. G2 mam naklejkę, ale G2 zrobiło 3-0, grali im ok, ja nie mam nic do zarzucenia G2, jeżeli chodzi o ich grę, podobało mi się to, co robili i myślę, że dalej wśród tych, bo tutaj już są o wiele lepsze drużyny, ale wydaje mi się, że dalej są w stanie przejść dalej. FaZe Clan też, no oni potknęli się 3-0, właśnie nie sądzę, żeby zrobili 3-0, bo oni zawsze się na czymś wypierdzielą, ale przejdą dalej. Tym razem myślę, że przejdą dalej. Kolejna rzecz, z takich naklejek, które na razie mam, Mouse Sports też sądzę, że przejdzie i też uważam, że Cloud9 pójdzie dalej, bo to Cloud9 to jest już w tym momencie ostatnia ostoja Ameryki. Zobaczcie, ile tutaj jest drużyny ze Stanów Zjednoczonych. Liquid, ale Liquid... Liquid z trenerem, tak jak jeszcze mówię, gdyby nie 100 Thieves, Liquid w ogóle nie byłoby w tej fazie turnieju. Także oni otarli się, no mieli tego farta w pewien sposób, że poszli dalej. To tyle z takich, myślę, w miarę pewnych drużyn. I teraz tak, SK Gaming. Na pewno kupuję ich naklejkę, jeszcze nie wiem, czy postawię na 3-0, ale na pewno ta naklejka będzie potrzebna do zastanowienia się, czy pójdzie na 3-0. Astralis też biorę naklejkę. Nie zdziwię się z drugiej strony, jeżeli Astralis i SK w ogóle nie przejdą. Ale teraz największe zastanowienie właśnie mam odnośnie tego. No i oczywiście naklejkę Quantum Bellator też kupię, bo już tutaj no jak nie zrobią 0-3, to ja nie wiem, co się stanie. W ogóle warto zauważyć jedną rzecz. Na poprzednim majorze Virtus Pro zaczynało od najsłabszej drużyny, od Vega Squadron. Teraz zaczynałem też od najsłabszej drużyny z regionu CIS, od Quantum Bellator. Daję to do myślenia. Po prostu fart w losowaniu. Dobra, i teraz tak. Myślę jeszcze, dobra, 3-0, niech będzie... Niech zginę, ale Astralis. Nie jestem fanem tej drużyny, ale niech będzie Astralis. SK Gaming o wiele bardziej lubię, ale to trudno. I ostatni team. I Gambit nie... Myślę, że Gambit nie wyjdzie w ogóle. Myślę, że Gambit da... Tak coś czuję, że Gambit da tyłeczka. Zastanowiłbym się nad Space Soldiers. Naprawdę zastanowiłbym się nad sobie. Wiadomo, że tu jest jeszcze North, gdzie North jest autentycznie brany pod uwagę. Jest jeszcze Fnatic. Jakbym miał patrzeć na drużyny, które na logikę powinny wyjść, to powinny być raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dałoby radę jeszcze ze dwa sloty załatwić? To byłoby bardziej sensowne. No w każdym razie
z tych 10 myślę, że rzeczywiście Fnatic i Space Soldiers albo Fnatic i Norv będą najmniej wiarygodne. Nie dziwię się znowu, jak też Norv będzie grał lepiej od Astrali z tych duńskich drużyn, bo Norv przynajmniej nie miało takich chyba pojaterek w składzie jak ostatnio. Nie, dobra. Zmiana snajpera jeszcze nie jest taka zła jak nietrenowanie całą piątką. Także Astralis 3-0, ok. I niech będzie Space Soldiers. Ja w nich dalej wierzę. Ja w nich dalej wierzę. Turecka siła. Xantares zrobi gierkę. I zrobił niejedną gierkę. Bo Xantares jest mocny i to pokazał. Przecież ile pistoletów w ogóle wygrał dla Space Soldiers. Ile rund zgarnął. I w ogóle też pas się zajarąbiście odpalał. Paza też się super oglądało. Tam jest dwóch zawodników, którzy ciągną gierkę. Brakuje tylko takiego rasowego snajpera, bo Majer miał słabsze momenty. Ale gdyby Turcy mieli jakiegoś snajpera. Oni są dobrzy w wjeździe ataku, podkładaniu bomby. Super. Turecka siła. Gorzej, jeżeli chodzi o wyciągnięcie snajperki. Ale. Tak jeszcze patrzę, czy nie zastąpić czegoś. Ale ja ufam jakoś temu Space Soldiers. 0-3 wiarygodnie. Ogólnie szczęście dla wielu osób, bo Quantum Bellator już stawiali wcześniej 0-3. Teraz można sobie drugi raz na Quantum Bellator postawić, że zrobią 0-3. No bajka, co nie? Ta sama naklejka, dwa razy to samo miejsce. No. A tu proszę bardzo. Nie wychodzi. Dobra, wydaje mi się, że to jest w miarę wiarygodne, czyli 3-0 Astralis. Przechodzi Virtus Pro, G2, FaZe Clan, Mouse Sports, Cloud, SK i Space Soldiers. Quantum odpada. I potem pary półfinałowe. Virtus Pro kontra Mouse, Astralis kontra Cloud, SK kontra G2, Space kontra FaZe. Nieważne, nieważne, żartowałem. Tego już nie przewidzę. Tego już nie przewidzę, ale to tylko jest pikem. Na razie mój ranking wygląda. O, jestem czwarty wśród znajomych. Kubik ma farta, bo powiedział mu Łoj, żeby stawiać na Liquid, jeżeli dobrze pamiętam, i mu siadło, i mu siadło. Ale widać, no, nad grubym w rankingu, także czuję się lepiej. No, Hermes też, i ty jest. Ja się nie wypowiadam. Ja się nie wypowiadam. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten pseudopikem. No, i do zobaczenia na polskiej transmisji. I trzymam kciuki za VP, że nie przełamią swojej pasy tak jak przełamało Flipside. Bo tutaj przełamanie pasy byłoby w negatywnym znaczeniu. Także do usłyszenia, do zobaczenia, adios.